Witam serdecznie. W dniu dzisiejszym zostało nam przekazane przeciwpancerne, ćwiczebne miny przeciwczołgowe, można by tak rzec. Bardzo nas to cieszy, bo tak naprawdę takich rzeczy leży jeszcze w lasach bardzo duża ilość. Cieszy nas to, że właśnie grupa saperów z Bolesławca, można by rzec edukując również, przekazuje takie elementy na muzea, co też możemy przekazywać później w naszym obiekcie. Co się z nimi stanie? Przede wszystkim te miny zostaną zinwentaryzowane, zostaną włożone do skrzynek, zabezpieczone, abyśmy mogli przekazywać, opowiadać o nich naszym turystom, czy też szkołom, aby można było tą historię dalej zatrzymać jakby w tym stałym miejscu, żeby zostało na lata. Panie Chorąży, co dzisiaj, z czym związana jest dzisiejsza wizyta w Aradu? Dzisiaj do Aradu przywieźliśmy ćwiczebne miny przeciwpancerne radzieckie, ponieważ nie zawierają żadnych substancji i materiałów wybuchowych ani zagrażających życiu i zdrowiu. Postanowiliśmy, że nie będziemy tego wysadzać, tylko przekażemy do muzeum, aby świadczyło fakt i pokazywało ludziom, jakie przedmioty można znaleźć wybuchowe gdzieś na naszych terenach. Z jakiego okresu one pochodzą? Te miny dokładnie to jest okres już po II wojnie światowej, czyli mniej więcej wtedy, kiedy Rosjanie stacjonowali na terenie Polski do 1992 roku. Tak, są odnajdywane niestety na terenach, gdzie Rosjanie stacjonowali bądź ćwiczyli te miny i innego typu uzbrojenie. Natomiast te w dniu dzisiejszym to są miny ćwiczebne, że tak powiem, niewybuchowe i możemy je bezpiecznie tutaj przekazać do zbiorów muzeum. Widziałem, że saper niósł też fragment Katiuszy, tak? Tak, dodatkowo przekazujemy też silnik rakietowy od radzieckiego pocisku rakietowego do słynnych radzieckich Katiuszy. Mhm. Czy to jest tak, że codziennie macie wyjazd do jakiegoś rozminowania? Praktycznie od wczesnej wiosny do późnej jesieni codziennie. Mhm. I dzisiaj też w drodze do innego zdarzenia. Dzisiaj też już otrzymaliśmy zgłoszenie o znalezieniu granatów moździerzowych na terenach leśnych i będziemy je likwidowali. Mhm. A jakie niewybuchy spotyka się tutaj na terenie Dolnego Śląska? Czy to są właśnie głównie te pociski moździerzowe? Granaty moździerzowe, ale też pociski artyleryjskie różnego kalibru, od małych po duże, 50-kilogramowe, 150-kilogramowe, ale są też granaty ręczne i dużo amunicji karabinowej. No tak jak wspominaliśmy ostatnio w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej, my saperzy z Bolesławca oprócz usuwania niewybuchów zajmujemy się szeroko pojętą profilaktyką, czyli informowaniem ludzi, młodzieży, dzieci o zagrożeniu, że jednak te przedmioty są groźne. W dniu dzisiejszym już zgłaszają się do nas harcerze, którzy w tym roku będą na obozach w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej i chcemy tam przeprowadzić takie krótkie szkolenie, prelekcje na temat niewybuchów i niewypałów oraz jak postąpić po znalezieniu takich przedmiotów. Przypomnijmy, jak ktoś znajdzie taki dziwnie wyglądający przedmiot, może się obawiać jakichś konsekwencji ze strony policji, na przykład, że zgłosił? Nie, absolutnie. Obowiązkiem każdego obywatela Polski, jeżeli znajdzie przedmiot wybuchowy czy niebezpieczny, jest zgłoszenie. Najprościej jest to numer alarmowy bądź policja. I żadnych konsekwencji nikt nie będzie ponosił z tego tytułu. Lepiej, żebyśmy my, saperzy, się tym zajęli, niż by miało dojść do wypadku i przykrego zdarzenia.